Witajcie serdecznie, niezmiernie miło mi nagrać dla Was kolejny odcinek, tym bardziej, że wracamy do pięknej serii, która nazywa się Yamaha bez tajemnic, w której to pokazuję i odkrywam przed Wami tajniki obsługi instrumentów marki Yamaha. Wiem, że te odcinki wielu z Was są pomocne, bo piszecie do mnie nawet ostatnio na Allegro. Ktoś na naszym sklepie Akademii Keyboardu, na który Was serdecznie zapraszam, napisał w komentarzu, w wiadomości do kupującego: Jurek, bardzo lubię Twoje odcinki na YouTubie, ja to bardzo doceniam i serdecznie za to dziękuję. Cieszę się, że materiały są pomocne, to dla mnie mega satysfakcja, że mogę Wam pomóc i podzielić się swoją wiedzą w prosty, merytoryczny i obiektywny zresztą sposób, co też wielu z Was widzi. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek jest odpowiedzią na pytanie jednego z użytkowników, w sumie na dwa pytania, które gdzieś tam do mnie trafiły. Jedno dostrzegłem na grupie, drugie trafiło do mnie bezpośrednio. Mianowicie, mamy Genosa 2. Jak wiecie, instrument dostał nowe funkcje, ale dotyczy to też również Genosa 1. W pewnej aktualizacji, tam bodajże 1.40 albo 2.0, pod przyciski registracji zaczęły się zapamiętywać ustawienia funkcji Live Control. I do tego teraz zmierzamy. Zadzwonił do mnie jeden z użytkowników i powiedział: Jurek, bo zniknęła mi funkcja Ambient Drums i Dynamic Control i nie mogę tego znaleźć, gdzie to jest i tak dalej. To gdzie to jest w Live Controlach, odcinek o tym tutaj postaram się Wam też podlinkować, bo jest to rozwinięcie troszeczkę tego odcinka, ale ten odcinek też jest rozwinięciem odcinka, który też był na kanale, o funkcji Freeze. To taka magiczna funkcja służąca do zamrażania funkcji, których nie chcecie zmieniać, wczytywać przy zmianie registracji, pomimo tego nawet, że one były do tych registracji zapisane. I teraz zmierzamy do konsensusu. Słuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz, bo drugi temat, jaki znalazłem na grupie, to był wpis człowieka, nie wiem, z Holandii bodajże, który sobie kupił Genosa 2 i tam była: ola Boga, mam 2000 registracji zrobionych na instrumencie i teraz muszę wszystkie krok po kroku przerabiać, edytować i ustawiać od nowa Live Control. Więc witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Yamaha bez tajemnic, w którym pokażę Wam najszybszy i najprostszy sposób, jak, jeśli mieliście stare ustawienia Live Control zapisane pod registrację, jak przypisać nowe parametry i jak te registracje szybko edytować do nowych ustawień. Bo jeśli skopiowaliście registrację ze starszego instrumentu Yamaha, przypuśćmy z Genosa 1, i przesiadacie się na Genosa 2 i tam mieliście zapisane Live Control, po wczytaniu registracji i wczytaniu banków te Live Control ustawiają się tak samo jak na Genosie 1. A na Genosie 1 nie było Ambient Drumsów, nie było Dynamic Control, nie było kilku innych kontrolerów, które są tutaj przypisane, więc można zrobić teraz cuda. Tylko, no nie uśmiechałoby mi się za każdym razem, ja mam 210 registracji, wcześniej było 270, wchodzić za każdym razem w Live Control i przypisywać po 3 strony do 6 czy też 8 kontrolerów. To jest po prostu jakaś masakra. Ale dzięki funkcji Freeze możemy to zrobić szybciej, więc ja zabieram Was na widok panelu z góry i pokażę Wam w kilku prostych krokach, jak można zrobić to szybko. Działajmy! Witam Was zatem w widoku z góry i już mówię, o co chodzi. Rzecz ma się bardzo prosto. Przypuśćmy, że skopiowaliście swoje registracje z Genosa 1 na Genosa 2 i ja te registracje mam tutaj w folderze. I teraz wczytuję sobie te registracje. I pierwsza odpowiedź na pytanie: Jurek, dlaczego zniknęły mi stąd Ambient Drums, Dynamics Control? No dlatego, że po włączeniu instrumentu, jeśli nie wczytywałeś registracji z Genosa 1, to domyślnie ten widok był tutaj, tak jak go producent zaprogramował. Ale jeśli miałeś w registracjach pod przyciskiem Memory na wyzwoleniu zapisu ustawione Live Control i Ty przenosisz te ustawienia z Genosa 1, to nie oczekuj, że w dwójce będzie inaczej jak w jedynce. To jest tak zrobione, że masz mieć tak samo jak miałeś w jedynce, więc ten widok masz z Genosa 1 i dlatego Ci zniknęło, drogi użytkowniku, bo prawdopodobnie z registracją sobie to wczytałeś.
I teraz w jaki sposób to odnaleźć z powrotem? No pierwsza kwestia, klikamy sobie Direct Access i ruszamy jakimkolwiek kontrolerem czy też pokrętłem, albo wchodzimy z poziomu menu w Live Control. I teraz Live Control to nie tylko te ustawienia, tu również w Genosie 2 macie ustawienia joysticków, macie trzy programowalne funkcje do każdego ruchu joysticka i dodatkowe przyciski As Enable Buttons. Jeśli chodzi o dzisiejszą funkcję, którą będę Wam pokazywał, czyli jak szybko nowe opcje registracyjne, które mamy nowe funkcje, przypisać do starych registracji i szybko ten repertuar przerobić, to będziemy sobie ustawiać od razu przyciski As Enable, przyciski, czy też kontrolery, widok, nazwy, Live Control i będziemy to zapisywać. I teraz tak, mamy registrację z Genosa 1, chcę ustawić sobie domyślny swój nowy widok z wykorzystaniem najnowszych nowinek z Genosa 2, więc ruszam pokrętełkiem i na przykład tutaj na pokrętle pierwszym ustawiam sobie w zakładce Style, Dynamics, Control i Ambient Depth. Na przykład Ambient Depth na pierwszym, tak jak było fabrycznie. Klikamy znowu kategoria style i Dynamics, Control. Tutaj macie informację od razu, gdzie to jest. No to właśnie tutaj. Przypuśćmy, że reszta widoku mi pasuje i tutaj teraz widać Ambient Depth, Dynamics, Control i reszta tam ustawień, prawda? Te ustawienia oczywiście można sobie potem edytować, natomiast przemyślcie sobie, zanim zaczniecie robić repertuar, raz, jak chcielibyście, żeby to wyglądało książkowo i idealnie. I tak samo macie do wyboru tutaj przyciski funkcyjne, które przenoszą się oczywiście z jedynki, natomiast tu macie trzy nowe funkcyjne, które warto sobie skonfigurować pod siebie, jak i od razu ustawienie tego joysticka. Wystarczy, że klikacie Direct Access, jakikolwiek przycisk funkcyjny, czy też joystick. Ustawiamy sobie to raz. I załóżmy, że ten widok, który tutaj mamy, już świetnie jest przygotowany i ja chciałbym w każdej registracji mieć to zrobione. Co robimy? Zapisujemy sobie naszą registrację, oczywiście zmieniamy styl, brzmienia, wiadomo, na gotowo, pod dwójeczkę. Klikamy File, Save i zapisujemy tą registrację, wiadomo, ja tam, a ja nie chcę czekolady, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz jak wrócimy do poprzedniej, to sprawdzamy sobie tutaj. Registration Memory pamięta nie tylko ustawienia gałeczek, ale również domyślny widok, jaki tutaj był, czyli kolejność tych ustawień, które mieliście i okno, w którym byliście. I wczytamy sobie nową registrację i spójrzcie, co tu się pojawi. Mamy Ambient i mamy Dynamics Control. I w jak prosty sposób teraz te wszystkie ustawienia, które zapisałem, czyli As Enable, Live Control i Joystick, zapisać do nowych registracji. I tu jest teraz odpowiedź na pytanie numer 2. Gość z Holandii, 2000 registracji, czy tam 1500. Ola Boga, jak to robić? Bo nie wyobrażacie sobie chyba, można, ja tak robiłem na początku w Genosie 1, że wchodziłem i pod każdą nową registrację, którą wczytałem, czyli mamy kolejną, a ja tak czekam, znikło mi, znowu wchodziłem w Live Control, edytowałem ustawienia i zapisywałem po kolei. To trwało średnio 10 minut ekstra na każdą registrację, razy 250 czy 270 registracji, których miałem. A jak śpiewałem z wokalistką, było tego 320, to wyobraźcie sobie, ile ja, głupek, debil, czasu zmarnowałem na to. Długo się broniłem przed funkcją Freeze, o której właśnie będzie teraz mowa. Freeze to taka swoista zamrażarka. Ona zamraża Wam funkcje, które chcecie, aby się nie zmieniły przy wczytywaniu registracji. Nie bez powodu ona jest tutaj przy Registration Memory. I teraz, jak klikniecie Direct Access i przycisk Freeze, to na wyświetlaczu macie informacje, jakie opcje chcecie zamrozić, żeby Wam się nie zmieniły. I ja sobie zaznaczam Live Control i As Enable Buttons. Ale jeśli chcielibyście na przykład do każdej registracji ustawić nową funkcję na pedał nożny, bo teraz Wam się zawidziało, że będziecie nogą sobie włączać wokalizer, a lewą nogą przewijać teksty, to tak samo ustawiacie to raz, zapisujecie w registracji i zaznaczacie sobie również foot pedals. I teraz wchodzimy najpierw do registracji. Punkt pierwszy to było zrobienie tej registracji książkowej. Potem sobie do niej wchodzimy. Klikamy przycisk Freeze. I teraz uwaga, wczytujemy kolejną, którą chcemy przerobić. Załóżmy, że chcemy edytować tylko te trzy rzeczy. Wczytujemy tę registrację i spójrzcie, co się stało. Ja mam taki sam widok,
jak było to w rejestracji poprzedniej, czyli mamy ustawienia Live Control, joysticka, przycisków funkcyjnych już zapisane tak jak trzeba, to znaczy wczytane. I teraz, żeby sobie to zapisać pod rejestrację, to klikamy po prostu memory, jedyneczka, file, save i zapisujemy sobie pod nową nazwą. Po czym wczytujemy kolejną i zobaczcie, znowu mamy Ambient Dynamics Control. I teraz co ważne, jak będę wczytywał po kolei te rejestracje, spójrzcie, nam się nie zmienia, nam się nie zapisuje na stałe może tak wartość tych ustawień, bo wartości są różne dla każdej rejestracji. Nam się zapisuje widok, kolejność i okno, które było ostatnio otwarte. To bardzo ważne, żebyście nie myśleli, że zmieni Wam się na przykład głośność brzmienia, Wam się zepsuje, czy nasycenia stylów, efektów. Nie, nie, nie. Ustawienia tylko przypisania funkcji do gałek i widok tego. I tak rejestrację po rejestracji sobie po prostu wchodzicie, zapisujecie kolejną, zapisujecie pod nową nazwą i kolejną, i kolejną, i kolejną. Słuchajcie, bardzo szybko robicie swoje 200-250 rejestracji, które macie do przeróbki, czy też 500, czy też 1000. Dacie radę dużo szybciej niż robiłem to ja, jak kupiłem sobie Genosa 1 i wyszła aktualizacja, dzięki której można było przypisywać registration memory, a potem jeszcze w Genos 2.0 wyszedł nowy kontroler keyboard volume, o który było bardzo dużo zamieszania i trzeba było to przerabiać jeszcze raz. Więc dzięki funkcji freeze możecie w bardzo prosty sposób zapisać i edytować nowe rejestracje. I teraz tak, jakbyście się chcieli uprzeć, to wystarczyłoby zrobić tak naprawdę jedną rejestrację na gotowo i potem ustawić sobie tego freeza, prawda? I grać na pozostałych rejestracjach. Na przykład. Nic nie stanowi problemu, żeby sobie grać, bo jak będziecie je po prostu wczytywać, to te kontrolery Wam zostaną wybrane. Natomiast problem pojawia się wtedy, gdy podczas Waszej pracy Wy używacie dodatkowo przycisku freeze i macie jakieś inne funkcje jeszcze zapisane pod to. Wtedy może być komplikacja. Ja uważam, że ten przycisk używamy wtedy, kiedy jest naprawdę tego potrzeba. Dla mnie potrzebą jest rejestracja i jej edytowanie, ale ja tę rejestrację zapisuję na gotowo, żebym miał pewne, że ją komuś wyślę, czy sobie przeniosę potem na nowy instrument, że to będzie w każdej rejestracji tak jak trzeba, a nie będę musiał pamiętać, że tylko w jednej jest zrobione, a reszta nie została zrobiona. Ja zawsze robię na gotowo, spędzam dużo czasu w studio, robię repertuar na gotowo, ale potem wczytuję i jest pewne. To tyle. Mam nadzieję, że te wiadomości Wam bardzo przyspieszą pracę z Waszym nowym instrumentem. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli znałeś ten sposób, to świetnie, ale wiem, że wielu użytkowników jest, którym właśnie ten materiał oszczędził sporo czasu. Dzięki serdeczne za wyświetlenia, dzięki serdeczne za wszystkie łapki w górę. Udostępniajcie, piszcie w komentarzu, czy wiedzieliście o tym, czy korzystaliście z tej funkcji, czy po prostu nie używacie w ogóle kontrolerów Live Control. Ja pamiętam, kiedy weszła nowa aktualizacja na Genosa 1 i można było zapisywać to pod rejestrację, to bardzo byłem zły, bo nie wpadłem na ten pomysł wtedy i przerabiałem naprawdę każdą rejestrację. No i na swoich błędach właśnie ten skrócony sposób Wam teraz pokazuję. Dzięki serdeczne, do zobaczenia w kolejnym materiale. Ja nazywam się Stróżycki Jerzy, a Ty oglądasz kanał Akademii Keyboardu Keyboardway. Cześć!